występują. Na przekór przeznaczeniu. Nie lubię być trzymany w napięciu, dlatego nie chodzę do kina. Proszę obiecać. Obiecuję. Chodzi o to, że nie wie pan czegoś o Mabel. Chwileczkę. Mieliśmy rozmawiać o Miguelu. Nie rozumiem, co ma jedno do drugiego. Bardzo dużo. Mabel próbuje uwieść Miguela. Wpadła w obsesję. O czym ty mówisz? Nie rozumiem. Miguel mi powiedział. Nakryłam go. Gdzie? U niej. Co? Miguel był u Mabel, jesteś pewna? Tak. Ona go zaprosiła. Po co? Żeby znów go uwieść. Lepiej już idź. Nie wiesz, co mówisz, proszę. Przysięgam, że to prawda. Ona go uwodzi. Co chcesz mi powiedzieć? Że pańska narzeczona spała z pańskim synem, wiedząc, że pan jest jego ojcem. Najważniejszy jest żal za grzechy. Bez niego nie ma wybaczenia. Idź z Bogiem. Felicito, wejdź proszę. Nie wejdę. Dlaczego? Bo nie. Bo to, co myślę, bardzo nie spodoba się Bogu. Co ci jest? Znałeś prawdę. To dlatego nie chciałeś ochrzcić małej, prawda? Uspokój się. Nie mogę. Teraz wiem, dlaczego się wykręcałeś. Nie wiem, o czym mówisz. Jeśli chodzi o coś, co obejmuje tajemnica spowiedzi, to bardzo mi przykro. Mabel ci powiedziała? Mabel? Patrz mi w oczy. Nie przyszedłem do księdza, tylko do przyjaciela. Mabel powiedziała, że spała z Miguelem? Patrz mi w oczy. Jest jeszcze jeden grzech. Kiedy go wyznasz, będzie ci lżej. Nie mogę. On strasznie mi ciąży. Jeśli nie otworzysz swojego serca, nie będę mógł pomóc. Wiem, że romans z żonatym mężczyzną to grzech. Ale jeszcze gorsze jest to, że zemściłam się na nim, zdradzając z najbliższą osobą.
Ese es mi pecado. ¿Se da cuenta? Widzisz? Zdradziłeś się. Powiedz Bogu, że ani myślę tu wracać. Po tym, co zrobię, pewnie wyśle mnie do piekła. Nie, zaczekaj. Chcesz coś jeszcze? Nie, dziękuję. Nie wiedziałem, że tutaj też pracujesz. Całe miasto jest twoje. Dobrze mieć taki talent. Dziękuję. Tak, tutaj też śpiewam. Bardzo dobrze nam idzie. Dziękuję, że mi pomogłeś. Nie wiem, co bym bez ciebie zrobiła. Wybacz, ale nie rozumiem. Dlaczego pozwalałaś się szantażować takiemu szczeniakowi? Nie wiem. Ze strachu. Dlaczego mi nie powiedziałaś, kiedy pracowałem w policji? Miałam się przyznać, że poszłam do łóżka z gówniarzem? Bardzo tego żałuję. Mogłabym być jego matką. Jak to wygląda? Bardzo źle. Wiem, to jeszcze dzieciak, szczeniak. Wiem. To był mój najgorszy błąd. Zawsze będzie mi ciążyć. Dlaczego to zrobiłaś? Nie wiem. Nie chciałam być sama. Potrzebowałam wsparcia. Zerwałam z Felicito, a Miguel był taki niewinny. Co to, to nie. On nie jest niewiniątkiem. Teraz to wiem, po fakcie. Chłopak wpadł w obsesję, kompletnie mu odbiło. Nie mogę tego zrozumieć. Przecież na świecie jest tylu facetów. I tu, i tam, wszędzie dookoła. I z tych wszystkich facetów musiałaś wybrać Miguela. Nie wiedziałam, że jest synem Felicito. Nie miałam pojęcia. Chciałam przez chwilę poczuć się kochana, poprawić sobie humor. Myślałam, że on mi pomoże. Ale tak nie było. Coś ci powiem. Jest taka zasada. Jeśli sypiasz z dzieciakami, budzisz się z ręką w nocniku. Wiem. Miguel jeszcze zapłaci za wszystkie swoje sprawki. Sam zastawi na siebie pułapkę i sam w nią wpadnie. Na 100%. Będzie dobrze? Na pewno. A jeśli nie, zmienię płeć, popełnię przestępstwo i zamkną mnie razem z tobą. Pasujesz na kobietę. Mam ładne nogi? Nie bój się. Miotełka się nie wywinie. Wszystko świadczy przeciwko niemu. Wcześniej się wywijał. Tak, bo miał forsę. Ale nie wszystkich można kupić. Szkoda, że nie mogę być w sądzie. Będziemy w kontakcie, jesteś w dobrych rękach. Dziękuję. Nie ma za co.
Spokojnie, jestem przy tobie. Ręce mi się pocą. Dziękujemy. Obiecuję, że wyciągnę cię z tego. Pomysł na kradzież wyszedł od niego, od pana Ignacio. Poprosił, żebym razem z kolegą pobrała środki z polis, których nie odebrali klienci. Nie mówiłam o tym, bo wiem, do czego jest zdolny pan Ignacio. Wzięłam winę na siebie, bo obiecał mi pieniądze na utrzymanie dzieci. Pomyślałam, że warto. Ale to był zły wybór. Prawda jest taka, że pan Ismael Herrera wyrzucił z firmy swojego syna Ignacio, zwanego Miotełką, zarzucając mu złe zarządzanie, nadużycia, nękanie pracowników i kreatywną księgowość. Przyszła kreska na matyska. Wcześniej zeznawałem inaczej, ale nakłonił mnie ten człowiek. Trudno było odmówić. Zdołał mnie zastraszyć. W naszym kraju władzę mają bogaci. Pan Miotełka zatrudnił mnie, żebym wrobił Armide López żonę jego ojca. Miałem namówić ją na lot do Stanów i podrzucić narkotyki. Mówił, że chce ją zniszczyć. Prokuratura dostała nagrania, na których pan Herrera proponuje mi łapówkę za skłonienie Armide López do wyznania winy. Przyjąłeś te pieniądze. Tak, zrobiłem to. Ale tylko po to, by zdobyć jego zaufanie. Chciałem pokazać, że pan Herrera jest zdolny do uwięzienia niewinnej osoby. Pan Herrera wpędził w kłopoty nie tylko naszą firmę. 130 klientów zainwestowało przez niego w fundusz bez pokrycia. Ja też. Niemożliwe. Jestem Magdalena Herrera, siostra Ignacio. W interesach mój brat zawsze balansował na granicy prawa. Nie wiem, co o nim myśleć, bo często życzył naszemu ojcu śmierci. Spokojnie, nie zostawię cię. Puść się. Wszystko będzie dobrze. Siostra się ucieszy. Jak my się odwdzięczymy? Pani siostra jest dla mnie bardzo ważna. Zawsze staram się ją chronić. Dobrze, że na pana trafiła. Claudio. Nie zostawię tak tego. Raz, dwa, trzy. Nie. Robiłyśmy w prawo czy w lewo? Cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco.
Przepraszam, dzisiaj jest mój proces. Nie wiem, co ze mną będzie. Muszę się skoncentrować. Armida, co? Ktoś dzwonił? Nie. Przyszedł? Nie. To co? Dla ciebie. Naprawdę? Tak, wychodzisz. Jestem wolna. Tańczymy. Dziękuję. Dzięki. Nareszcie. Claudio, dziękuję. Widzisz, dotrzymałem słowa. Uderzyłeś się? Nieważne. Mamy dla ciebie niespodziankę. Wolałabym iść piechotą. W porządku. Do zobaczenia. Bardzo cię kocham. Synu, muszę z tobą porozmawiać jak najszybciej. Proszę zadzwoń. Que no sale, ¿no?
Już myślałam, że nie przyjdziesz. Pakowałem się. A gdzie walizka? Nie potrzebuję. Zaczniemy od zera. A twoje rzeczy? Zaraz zabiorę. Zdobyłam motocykl. Włóż to, umiesz prowadzić? Oczywiście. Jesteś pewien? Dlaczego pytasz? Dziwnie się zachowujesz, bo muszę coś ukraść. Cicho. Za pół godziny moja siostra przekaże pieniądze Alberto. To utarg z całego tygodnia. Alberto schowa pieniądze i włoży kamizelkę kuloodporną. Zabezpiecza się. Potem pojedzie do Ibagué. Ale nie zwykłą trasą, tylko inną drogą. Zaznaczyłam ją tutaj. Pomyślałaś o wszystkim? Oczywiście. Nie mogę się doczekać, żeby wyrwać się z tej dziury. Pamiętaj, spotykamy się na 30 kilometrze. Dobrze. Daj butelkę wódki, tylko zimną.
Hola. Cześć. Qué sorpresa verte por aquí. Zaskoczyłeś mnie. No pensé la verdad que te iba a ver. Nie spodziewałam się ciebie. Después de hacerte... Po moich oświadczynach. Esa propuesta de matrimonio. Pensé que me la... Myślałam, że się mnie boisz. Yo creo que usted no me va a volver. Nigdy więcej się nie zobaczymy. Ani tutaj, ani we włoskiej restauracji. Dlaczego? Spójrz mi w oczy i powiedz, że tego nie zrobiłaś. Że to nieprawda. Że nie spałaś z Miguelem. Felicito. Powiedz. Kto ci powiedział? Zrobiłaś to? Powiedz prawdę, chcę wiedzieć. Tak czy nie? Kiedy? Ile razy? Tylko raz. To był błąd, wybacz mi. Dlaczego mi to robisz? Jak mogłaś? Popełniłam błąd. Nie dotykaj mnie. Nie wiedziałam, że to twój syn. Wysłuchaj mnie. Nigdy ci tego nie wybaczę, nigdy. Nie zbliżaj się do mnie. Ciszej. Dlaczego? Wstydzisz się? To dlaczego to zrobiłaś? Wszystko w porządku? Nie wtrącaj się. Puść mnie. Wysłuchaj mnie, popełniłam błąd. Felicito. Wezwij karetkę. Felicito, kochanie. Wezwijcie lekarza. Cześć, co się stało? Czekałam na ciebie. Spadłem z motocykla. Nic nie pamiętam. Uderzyłem się w głowę. Nie szkodzi. Odwołujemy plan. Twój ojciec dostał zawału. Chwileczkę. Teraz. Raz, dwa, trzy. Pięknie. A zdjęcie z adwokatem? Z moim wybawcą.
Ja dziękuję. Raz, dwa. Armidita pięknie, mecenas gorzej. Nie wiem, jak ci dziękować. Bez ciebie by nas tu nie było. Wypełniałem swoje obowiązki. Przykro mi, że myślałaś, że cię zdradziłem. To już przeszłość. Trzeba myśleć o tym, co przed nami. Same dobre rzeczy. Postaram się, żeby już nigdy nikt cię nie skrzywdził. Obiecuję. Myślisz, że na niego leci? Uśmiecha się, a on wziął ją za rękę. Szczęściara. Zawsze ma oko na bogatych. Claudio to dobra partia. Ja tak nie sądzę. Prezent? Tak. Dlaczego? Wyjście na wolność jest jak powtórne narodziny. Trzeba je uczcić. Co to jest? Prezent dla was obu. Jak to? Przewodnik? Tak, a do kompletu to Armida López, Gertrudis López. Bilety trzeba wykorzystać jak najszybciej. Nie mogę tego przyjąć. Armida zawsze powtarzała, że jesteś najważniejszą osobą w jej życiu. A w młodości nie mogłyście podróżować. Chciałem spełnić to marzenie. Matko Święta, dziękuję. Podziękuj. Zaskoczyłeś mnie, dziękuję. Nie musiałeś, ale chciałem. Jesteś naszym aniołem stróżem. Armida? Do ciebie. Kto? Narciso. Przepraszam. Popatrz. Cześć, bardzo się cieszę, że jesteś wolna. Armida wraca do gry. Trzeba się bać. Tak. Chciałem ci powiedzieć, że też bardzo się cieszę, że cię wypuścili. To dlaczego nie przyjechałeś? Mam kilka pilnych spraw. Dopiero teraz się dowiedziałem. Ale przyjedziesz? Nie musisz już się ukrywać. Policja nas nie szuka. Jestem ci bardzo wdzięczna. Skarbie, wiesz, że dla ciebie zrobię wszystko. Dla twoich oczu, dla twoich ust, dla twojego uśmiechu. Sus piernas, sus ojos, su sonrisa, su boca, lo que usted quiera, mi amor. Por mí yo sería su vida entera. ¿Va a venir? ¿Przyjedziesz? Como le decía, dokończę swoje sprawy i będę się zbierać. De una arranco para allá. To coś osobistego? Nie, gdzie tam? Sprawy służbowe. Wiesz, że kocham tylko ciebie. La única mujer que yo amo es usted, amiguita. Nie rozmawiajmy o tym teraz. Nie wiem, co będzie dalej, ale bardzo bym chciała cię uściskać. Będę czekać. Niedługo przyjadę. Proszę, uważaj na tego adwokata. Nie podoba mi się. Uwziąłeś się. Nie jestem zazdrosny. Może trochę. Po prostu mu nie ufam. Uważaj na niego. Całuję.
Trzymaj się. Jestem w 6. miesiącu, ale będę pracować do końca. Muszę zarabiać dla dziecka. Myślisz, że mój brat jest winny? Nie wiem. Oboje... Jak to oboje? Jestem rozpuszczoną egoistką, ale nie zabiłabym ojca. Wiem. Żadne z was... Nie mów w liczbie mnogiej. Myślisz, że twój brat zabił ojca? Jeśli nie on, to kto? Wcześniej tak nie myślałam, ale zrobił tyle przekrętów. Wiedziałam tylko o połowie. Czyli o czym? Na przykład, że twój facet Claudio mówił mojemu bratu wszystko o sprawie Armidy. To nie jest mój facet, nie? Przecież po was widać. To nie jest mój chłopak. Zerwaliście? Nie, nic nas nie łączyło i nie będziemy o tym rozmawiać. Jak zwykle sympatyczna. Uważaj, bo kiedy wróci Armida, będzie nas jeszcze bardziej nienawidzić. Nie mnie. Może za sobą nie przepadamy, ale nie jesteśmy wrogami. Zostawisz mnie samą? Nie staniesz po mojej stronie? Zawsze jestem po tej samej stronie. Bronię interesów firmy. Tylko to mnie interesuje. El resto no me interesa, Magdalena. Muszę już iść. Nie zostawiaj mnie. Wiesz, co się dzieje w więzieniach. Musisz być silny. Niech Shan chce wyjść. Musisz czekać. Nie możesz nic zrobić? Posmarować sędziemu? Nie. Zrozum, że nie możesz przez całe życie kupować ludzi. Mogę. Muszę tylko znać cenę. Na mnie nie licz. I tak mogą mnie przymknąć razem z tobą. Nie byłoby źle. Wiem, że bardzo często balansowaliśmy na granicy prawa. Przekupiłeś świadków, okradłeś firmę ojca, jeszcze ci mało? Nie przesadzaj, pamiętaj, że mnie wspierałeś. Bo masz dar przekonywania. Daj mi spokój. Nie kłóćmy się. Musimy udowodnić, że Armida mnie wrobiła. Musiała zostawić jakiś ślad. To nie Armida zabiła twojego ojca. Nie ona? A kto? Przyznaj się. To ty? Nie, dziękuję. Wystarczy. Chcę się cieszyć na trzeźwo. A ja wypiję. Jesteśmy w takim dziwnym miejscu, że sobie pozwolę. Do dna. Jeszcze jeden? Chwileczkę. Josefita, co słychać? Ty płaczesz? Co się stało? Felicito jest w szpitalu. Dlaczego? Co mu jest? Miał zawał. Jak to się stało? Nie wiem, zabrało go pogotowie.
Będą go operować? Jak tylko lekarze coś powiedzą, dam znać. Dziękuję, że zadzwoniłeś. Co się stało? Felicito miał zawał. Jak się czuje? Lekarze nic nie mówią. Nie martw się. Wiesz, co to znaczy? Los znów się na nas uwziął. Chciałabym jechać z tobą. Claudio mówił, że nie możesz. Wiem, ale nie powinnaś być sama. Będę z rodziną. Martwię się o ciebie. Wiesz, kiedy usłyszałam, że Felicito miał zawał, pomyślałam o najgorszym. Samotnym trudniej iść przez życie. Znajdź sobie kogoś. Uważaj na siebie i zadzwoń. Kocham cię. Mówię poważnie, powinnaś kogoś mieć. Mam ważniejsze rzeczy na głowie. Muszę odzyskać swoją własność. Pomyśl. Idź. Proszę jechać ostrożnie. Kocham cię. Wersja polska TVN. Tekst Patrycja Nowicka, czytał Paweł Straszewski.